Musisz zacząć mówić, Habibi. Nie nazywaj mnie tak. Wolisz, żebym mówiła do ciebie Alibabo? Mąż pozwolił ci ze mną rozmawiać? Nie, nie pozwolił, bo go nie pytałam. A nie pytałam go dlatego, że nie mam męża i mieć nie będę. No, chyba że Zordon zdecyduje się wychować nie swojego pasożyta. Jakie brejtekio szormuto. Przestań pierdolić mi tu arabskie farmazony i mów, co jest grane. Przesłuchiwanie przez kobietę jest dla mnie upokarzające, rozumiesz? Kto mówi o przesłuchaniu? Przecież prowadzimy sobie miłą pogawędkę. Ja ci powiem coś miłego. Ty mi powiesz, kiedy wyjechałeś z Polski? Jakiś czas temu. I kiedy wróciłeś? Niedawno. Gdzie przebywałeś wcześniej? Za granicą. Kurwa, czemu jesteś taki oporny? Nie jestem oporny. A czemu wypierasz się swoich rodziców? Nie ma w Koranie jakiejś kary za to? Koran nakazuje wdzięczność, szacunek i posłuszeństwo wobec rodziców. Jednak ja nie mam nic wspólnego z tymi ludźmi, o których mówisz. Dobra, ja mam to w dupie, ale jeżeli nie zaczniesz gadać, to przygotuj się na wieloletnią odsiadkę. Nic nie zrobiłem. Naprawdę? 258 KK, paragraf trzeci, paragraf drugi, 259A. Przekraczanie granicy celem zorganizowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. I to chyba tyle, co? Nie, zapomniałeś jeszcze o 165A. Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.